Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry, witam panie marszałku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje i że wszystko jest dobrze. Panie marszałku, tak sobie myślę, słuchając wczoraj chociażby wypowiedzi marszałka Grodzkiego, który powiedział, że wykorzystacie pełną możliwość, czyli prawną, czyli te 30 dni na to, aby konsultować się, radzić, debatować, zastanawiać się, co zrobić z propozycją przyjętą przez Sejm Prawa i Sprawiedliwości o głosowaniu korespondencyjnym. Czy jest jakaś opcja i szansa, żeby te propozycje jednak przyblokować, żeby do takiego głosowania nie doszło, bo wszyscy doskonale wiemy, z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, jeśli do tego głosowania dojdzie? No, pani redaktor, trzeba powiedzieć wyraźnie, że my, broniąc konstytucji, nie możemy tej konstytucji naruszać. I Senatu opcję konstytucja określa bardzo wyraźnie. My mamy 30 dni na rozpatrzenie ustawy, wprowadzenie do niej ewentualnych poprawek, a następnie, jak głosi regulamin, marszałek Senatu niezwłocznie ma przekazać ten dokument do marszałka Sejmu. Polskie orzecznictwo jest dość precyzyjne, co oznacza termin niezwłocznie. On oznacza z grubsza biorąc 14 dni. To oznacza, że Senat ma nie 30, a tak naprawdę 44 dni do przesłania dokumentu do Sejmu, jeżeli będziemy się trzymać literalnie polskich przepisów. Tak więc tylko w tych granicach, które nadaje nam konstytucja, możemy się w tym przypadku poruszać. Możemy jednak liczyć także na to, że choć nie ukrywam, liczę na to coraz mniej, że po prostu w głowach ludzi zbliżonych do Jarosława Kaczyńskiego jednak nastąpi pewien proces, który uzmysłowi im, że przeprowadzenie w ten sposób wyborów oznacza delegitymizację władzy w Polsce ze wszystkimi tego dramatycznymi dla Polski, życia Polaków konsekwencjami. Bo to, że te wybory będą nielegalne, dla każdego jest oczywiste. One są bardzo trudne do przeprowadzenia technicznie. One zostały w wątpliwych okolicznościach dotyczących choćby głosowania w Sejmie. Do tego dzisiaj przecież na pewno będą media wracały. Mamy wątpliwości. Głosy jednych posłów nie były policzone. Mamy zdjęcia, które mogą wskazywać, że ktoś głosował za dwie osoby. No, nawet temu towarzyszy niesłychany bałagan. Ale pani redaktor, wspominała pani o tym w przeglądzie pracy. Z drugiej strony widzimy wyraźnie, że ten proces przyspiesza. Bo przecież jeżeli wspomniała pani o tym, że już na najbliższym, znowu takim w nadzwyczajnej formule odbywanym posiedzeniu Sejmu, będziemy w Polsce przyjmować bezwzględny zakaz aborcji i delegalizować edukację seksualną, to dla każdego jest jasne, iż jest to cena, za którą Jarosław Kaczyński płaci Kościołowi katolickiemu za poparcie Kościoła dla nielegalnych wyborów. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Dzisiaj oczekujemy głosu od hierarchów Kościoła. Czy prawdą jest, że zawarliście ten deal, że poprzecie te wybory, które niszczą polską demokrację i narażają Polaków, tylko dlatego, że PiS dzisiaj przeforsuje projekty, które są projektami zmierzającymi do budowy państwa wyznaniowego. Chce się zwrócić do polskich kobiet. Tak, drogie panie, podczas gdy wy martwicie się o swoje życie, swoich dzieci, swoich najbliższych, martwicie się o swoje miejsca pracy, Jarosław Kaczyński w jakimś sensie za waszymi plecami, bo korzystając z tego, że macie dzisiaj inne rzeczy na głowie, chce wam ramię w ramię z Kościołem, który go w tym wspiera, przeforsować dla was, polskie kobiety, bezwzględny zakaz aborcji, a dla nas wszystkich chce przeforsować zakaz edukacji seksualnej, delegalizację edukacji seksualnej. I nie zabiera głosu. Kościół katolicki, proszę zwrócić uwagę, nie zabiera głosu w sytuacji, w której zagnanie 30 milionów Polaków do wyborów może być i niedemokratyczne, i niezdrowe, grożące życiem dla polskich wyborców. Kościół w tej sprawie milczy, panie, bo za kulisami załatwia swoje sprawy. To oburzające i absolutnie odrażające moralnie. Panie marszałku, uważa pan faktycznie, że trochę tak jest, że wyciąganie z zamrażarki tych projektów, o których pan wspomniał, przed wyborami, to taka próba zmobilizowania i zachęcenia tego elektoratu, żeby niezależnie od tego, jak te wybory potencjalnie mają wyglądać, żeby wziąć w nich udział? Proszę państwa, no, widać już dzisiaj wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość okres epidemii wykorzystuje cynicznie do przeprowadzenia swoich dwóch zasadniczych projektów.
tego by Polska nie była demokracją i tego by Polska była państwem wyznaniowym. Na końcu tej drogi mamy niedemokratyczne państwo wyznaniowe i dzisiaj nikt nie jest w stanie zarzucić mi, że to, co mówię, jest propagandą. Bowiem w tych samych dniach, gdy przegłosowuje się przepisy, które, jeśli chodzi o tajność wyborów, pani redaktor, jeśli chodzi o sam akt głosowania i tajności, nie inne rzeczy, ale tajność wyborów będzie miała niższe w Polsce standardy niż w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. A z drugiej strony przegłosowuje się ustawy, które nas wprost zbliżają do Iranu i Arabii Saudyjskiej, w których prawo religijne jest narzucane siłą państwa. To są rzeczy niesłychane i skandaliczne, ale tak, dzisiaj widzimy epidemia koronawirusa. To, że Polacy mają inne rzeczy niż polityka na głowie, służy Prawu i Sprawiedliwości do zabrania nam demokracji i zbudowania tutaj republiki. No to skoro, tak jak pan mówi, Polacy mają inne rzeczy na głowie niż polityka i polityka schodzi gdzieś na drugi plan, chociaż ma bardzo duży wpływ na to, co potencjalnie będzie się z nami działo i jakie państwo da nam wsparcie, ale to jakby inny wątek. Ale jedna rzecz, to skoro nie interesuje nas tak naprawdę to, co dzieje się w polityce, bo myślimy o zdrowiu swoich najbliższych, to jaki jest sens w takim razie przeprowadzania wyborów i zachęcania nas do tego, żeby wziąć w nich udział, że tutaj ludzie nie chcą tego. Zresztą wskazują to wszystkie sondaże. Nie chcą brać udziału w wyborach. I to nie tylko takich fizycznych, ale także tych korespondencyjnych. Pani redaktor, ludzie, którzy w wymiarze symbolicznym po trupach szli do władzy, są gotowi iść do władzy po trupach nie tylko w wymiarze symbolicznym. Przecież to jest jasne. Pani pyta, po co to robić? No właśnie po to, po co powiedziałem. Bo dla nich, którym już zaglądała w oczy widmo porażki w wyborach prezydenckich, dzisiaj poczuli szansę, wiatr w żagle, po to, by przeprowadzić swoje projekty, zabrać nam wolność w każdym wymiarze, i w wymiarze politycznym, i w wymiarze światopoglądowym. To jest zamach na naszą wolność. Oni dzisiaj mówią, dajemy wam chleb, to możemy wam zabierać wolność. Ale przecież zabierają nam wolność po to, by kiedy zabiorą nam chleb, żebyśmy nie mieli możliwości protestować. Jak według pana i czy będzie można składać, na pewno będzie można, ewentualne skargi, jeżeli chodzi o te wybory, niezależnie od tego, jak one będą wyglądały, na przykład do Sądu Najwyższego. Na jakiej podstawie Sąd Najwyższy potencjalnie mógłby takie wybory unieważnić? Bo nie wierzę, że takich głosów i wniosków o unieważnienie nie będzie. Pani redaktor, cały proces, który obserwowaliśmy od 4 lat, i który też wielu ludzi nie interesował. No Boże, co nas obchodzą sądy, co nas obchodzą trybunały? No to są rzeczy, które są drobiazgami. I teraz widzimy, po co to było. Właśnie po to, żeby w godzinie próby, kiedy będziemy mieli w Polsce najprawdopodobniej do czynienia z nielegalnymi, niedemokratycznymi wyborami, te wybory legalizować. Ale proszę pani, to będzie tylko zabieg formalny. Jeżeli i to ta świadomość musi dotrzeć do każdego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że ona dotarła do Jarosława Gowina i dlatego jego akcja. On wie, że od momentu, w którym w Polsce zostanie zabrany Polakom urząd prezydenta, czyli obsadzony na tym stanowisku po 6 sierpnia, będzie ktoś, kto nie został wybrany w demokratycznych wyborach, to będzie oznaczało kolosalne konsekwencje dla ludzi na każdym szczeblu, którzy ten ustrój w Polsce, który nie będzie już ustrojem demokratycznym, wprowadzali. To będzie oznaczało kolosalne konsekwencje dla państwa polskiego, sytuacji politycznej, ale także osobistego losu tych, którzy rękę na polską wolność podnieśli. Jarosław Gowin i dobrze zdał sobie z tego sprawę i stąd jego... No dobrze, ale Jarosław Gowin zdał sobie z tego sprawę, podjął taką, a nie inną decyzję, ale Porozumienie i tak jest z Prawem i Sprawiedliwością i popiera zmiany. Ale oczywiście, że tak, ponieważ jak mówię, no, Jarosław Gowin jest po prostu najrozsądniejszym, jak widać wyraźnie z tej ekipy, co wcale nie znaczy, że najbardziej moralnym, czy w jakikolwiek sposób przewyższa moralnie swoich kompanionów, z którymi przez ostatnie 5 lat niszczył naszą wolność i naszą przyszłość. Natomiast jest sprytniejszy i zdaje sobie z tego sprawę. Ja nie mam zamiaru tutaj chwalić Gowina za to, co zrobił. To wynika z jego rozsądku, ale to także pokazuje, że tam jest więcej takich ludzi. Ja myślę, że Gowin zdał sobie sprawę z tego, że to jest jego ostatnia szansa, aby pokazać opozycji, że być może kiedyś w przyszłości będzie można z nim gadać, bo doskonale wie, że potencjał zdrady w PiS-ie jest daleko większy niż tylko sam Gowin. I być może już niedługo opozycja wcale nie Gowina będzie potrzebowała do większości, by w Sejmie obalić Morawieckiego.
według pana w takim razie, niezależnie od tego, jak i kiedy, czy to będzie 10 czy 17, w tych wyborach powinniśmy uczestniczyć, czy je zbojkotować? Panie redaktor, ja mogę mówić tylko za siebie. Ja zacząłem swoją karierę polityczną tak, w radykalnym narodowym ugrupowaniu, które wtedy miało inny charakter niż później. Miałem wtedy 14 lat. Ale zawsze moim celem, przy wszystkich zakrętach, które miałem w życiu, a ich było niemało, ale nigdy nie sprzeniewierzyłem się dwóm podstawowym dla mnie wartościom, dla których istnieję w polityce. To niepodległość mojej ojczyzny i wolność jej obywateli. Ja staram się unikać słów patetycznych. Jestem raczej, myślę, dość luzatkim kolesiem. Ale w sytuacji, w której wolność mojej ojczyzny będzie zagrożona, niezależnie od politycznych i prawnych konsekwencji, proszę nie oczekiwać ode mnie, bym ja. Nie mówię teraz tego jako wicemarszałek Senatu, jako senator, jako polityk, mówię tak jak Michał Kamiński. Proszę nie oczekiwać ode mnie, bym w jakikolwiek sposób przyłożył rękę do zamachu na demokratyczne wybory. Dla mnie demokratyczne wybory były zawsze świętością. W każdych z nich w Polsce wziąłem udział i nie wyobrażałem sobie, bym nie mógł wziąć udziału. Bo wiem, że za to, bym mógł dzisiaj wolno głosować, bym mógł wybierać swoich reprezentantów, moi poprzednicy szli do więzienia, płacili życiem. To jest święte prawo. Prawo, z którego można, choć nie powinno się nie korzystać, ale to jest święte prawo obywateli. I to prawo chcą nam zabrać. Ja nie wyobrażam sobie, żebym wziął udział w wyborach, które nie będą tajne. Bo przecież i w których nie będę wiedział, jak te głosy tak naprawdę będą liczone, co się z nimi będzie działo. W wyborach, w których nie wszyscy kandydaci mają równe prawa. To nie są wybory, to będzie farsa, ale po nich będziemy z całą pewnością w innym świecie i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. I można dzisiaj tylko apelować do polityków opozycji. Zdajcie sobie sprawę, że na czele waszego ugrupowania, ten, kto wami rządzi, wasz przywódca duchowy, że odwołam się do irańskiego systemu, bo to chyba najbardziej irańskiemu systemowi odpowiada, gdzie oprócz pewnej formalnej parlamentu prezydenta jest jeszcze przywódca duchowy. I ten przywódca wasz duchowy oderwał się od rzeczywistości i on was wiedzie i całą Polskę wiedzie na ścianę, wiedzie na górę lodową. I jeżeli macie odrobinę przyzwoitości, to proszę was, ludzie Prawa i Sprawiedliwości, opamiętajcie własnego prezesa. Bo on jak nie jeden raz w życiu dzisiaj już wyraźnie stracił kontakt z rzeczywistością i pcha także was do katastrofy. Tego zdał sobie sprawę Gowin i warto, żeby inni zdali sobie z tego. Tak, polityka Jarosława Kaczyńskiego pcha do katastrofy nie tylko Polskę, ale także Prawo i Sprawiedliwość. I oni muszą, przecież mądrzejsi ludzie tam muszą sobie zdawać z tego sprawę. Co oznacza? Już wczoraj OBWE zabrało głos w sprawie wyborów. Oni muszą sobie zdawać sprawę, że Polacy nie pozwolą na bycie drugą Białorusią. No tak, zdają sobie sprawę, tylko szkoda, że głośno tego nie mówią i na to nie reagują, ale myśli pan, że naprawdę to jest tak, że Jarosław Kaczyński jest oderwany, jak pan mówi, od tej rzeczywistości i nie zdaje sobie sprawy, z jakimi konsekwencjami jego upór w dążeniu do wyborów trzeba się liczyć? Proszę mi wierzyć, no jak można mówić o kimś, że nie jest oderwany od rzeczywistości, jeżeli mówi, że sytuacja jest normalna, że nie ma przesłanek do prowadzenia stanu wyjątkowego. No każdy Polak wie, że sytuacja jest nienormalna. Każdy Polak, który ma rodzinę, ma pracę i nie ma ochrony, musi sam sobie robić zakupy, sam sobie gotować, w ogóle sam odpowiadać za swoje życie po prostu, wie, że sytuacja jest nienormalna, bo jego dzieci nie chodzą do szkoły, trzeba robić zakupy starszym, bo nie mogą sobie robić tych zakupów sami. Trzeba się troszczyć nie tylko o własne zdrowie, ale o zdrowie swoich najbliższych. Trzeba się zastanawiać, za co będziemy żyli w przyszłym miesiącu, jeżeli ktoś jest człowiekiem niezatrudnionym w sferze budżetowej. Nie może chodzić normalnie po ulicach. Zastanawia się, czy może się spotkać z własnymi przyjaciółmi. To są wszystkie dylematy, którego otoczony za ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie ochroną Jarosław Kaczyński po prostu nie ma, bo żyje w innym świecie. I w tym sensie nie żyje jak normalny Polak. On nie ma tych problemów i tych dylematów. Po prostu. I dlatego być może, nawet przy najszczerszych intencjach, po prostu nie rozumie, dlaczego Polacy nie chcą iść do wyborów. Spodziewa się pan to już tak na koniec, że jak to wszystko wróci do, w cudzysłowie, normalności, niezależnie od tego, jaka ona będzie, bo nikt tego nie wie i spodziewać się nie możemy tego. Czy mamy jeszcze połączenie z Michałem Kamińskim?
Ja państwa słyszę. A, słyszę, bo straciliśmy pana z oczu, że tak powiem, ale ci... O, już jesteśmy, dobra. Czy spodziewa się pan tak na koniec, podsumowując, że po tym wszystkim w tej chwili nie możemy oczywiście, bo są obostrzenia, ludzie wyjdą na ulicę i pokażą, jak bardzo nie podoba im się to, co w tej chwili się dzieje? Pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, żeby Polacy, jak po tym koronawirusie obudzą się w kraju, w którym będzie nielegalnie wybrany prezydent, a wprowadzony bezwzględny zakaz aborcji i zdelegalizowana edukacja seksualna, czyli pojawią się w jakimś takim centralnoeuropejskim wariancie Iranu, żeby pozwolili na to. Ja mam nadzieję, że to, szczerze mówiąc, ja cały czas wierzę, że do tego nie dojdzie, że po pierwsze być może tak się okaże, że konstytucyjne terminy nie pozwolą im na tę hucpę z przesuwaniem wyborów przez marszałka Sejmu, bo tak jak te przepisy, na które wskazywałem wcześniej, mogą na to wskazywać. Mam nadzieję, że tam zwycięży rozsądek i przyzwoitość. A jeśli nie przyzwoitość, to po prostu rozsądek i do tego nie dojdzie. Ale powtórzę, to nie jest tak, że bez konsekwencji obejdzie się to wszystko, co dzisiaj widzimy. Bo to jest sytuacja zupełnie nadzwyczajna, w której naród troszczący się o swoje życie i o swoją przyszłość jest zmuszany do oglądania żałosnych spektakli parlamentarnych. Parędziesiąt godzin polski Sejm rozmawia o wyborach i parę godzin rozmawia o bardzo niedoskonałej pomocy dla Polaków. I niech pan Gowin mi nie mówi, że to klasa polityczna nie zdała egzaminu. Bo jeżeli ktoś przychodzi do mnie i bije mnie w twarz, to nie znaczy, że ja biorę udział w bójce. To nie znaczy, że za wojnę tak samo odpowiada ten, kto napada i ten, kto jest napadnięty, panie Gowin. Więc proszę nie mówić, że to polska klasa polityczna, tylko pan i pana koledzy odpowiadają za to, co się dzisiaj w Polsce dzieje. Bo gdybyście mieli odrobinę przyzwoitości, gdybyście się słuchali Konstytucji Rzeczpospolitej, własnego sumienia i rozsądku, a nie Jarosława Kaczyńskiego, to dzisiaj by każdy wiedział, choćby na jeden dzień można było wprowadzić stan wyjątkowy, mielibyśmy przesunięte wybory i nikt, zajmowalibyśmy się wyłącznie tym, czym powinniśmy się zajmować. To, że się tym nie zajmujemy, jest wyłącznie winą rządu. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, zdrowia oczywiście przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.